Twoje śmieci, Twoje pieniądze, Twój wybór. 1 listopada i Dzień Zaduszny to czas modlitwy i wspomnienia tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Od ubiegłorocznych świąt mija rok, w czasie którego pożegnaliśmy kilka znamienitych osobowości, które pozostawiły w historii miasta swój ślad. W listopadzie 22 roku pożegnaliśmy z Cisłowia plastyka i nauczyciela. W dorosłym życiu wybrał Suwałki na miejsce swego życia. Przez wiele lat był dyrektorem Suwalskiego Biura Wystaw Artystycznych, jednym z organizatorów Wigierskich Spotkań ze Sztuką. Jego prace wystawiane były w kraju i za granicą. Był również nauczycielem plastyki w najstarszej Suwalskiej Szkole Średniej, pierwszym LO. Profesor Marian Pokropek, etnograf, znawca i miłośnik kultury Suwalszczyzny, ekspert w tej dziedzinie, odszedł w styczniu 2023 roku. Wspominamy również Andrzeja Kolenkiewicza, wieloletniego prezesa Banku Spółdzielczego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Suwałk. Miłośnika regionu, żeglarstwa. Człowieka o wyjątkowej kulturze osobistej, pełnego serdeczności i poczucia humoru. Zaledwie kilka dni później pożegnaliśmy Jerzego Lasotę, na co dzień lekarza. Był również przewodniczącym suwalskiej Rady Miejskiej. Postać w stolicy Suwalszczyzny bardzo znana, ceniona i szanowana. W czerwcu zmarli Grzegorz Augustynowicz, radny pierwszej kadencji, rodowity Suwalczanin, niegdyś dyrektor m.in. Suwalskiego PKS, ale też Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego. Zdzisław Olszak, działacz społeczny i sportowy oraz przybyły z Grodna Waldemar Borysiewicz, lekarz, pierwszy dyrektor suwalskiego szpitala, wieloletni ordynator oddziału laryngologicznego. W połowie roku odszedł również Gustaw Orłowski, znany miejscowy farmaceuta, radny dwóch kadencji, właściciel apteki przy Gałaja. Miasto pożegnało również wieloletniego prezesa Pewiku uhonorowanego tytułem Zasłużony dla Miasta Suwałk. Kolejna znana postać, Henryk Krzesicki, to działacz sportowy, przewodniczący LZS i były wicedyrektor MOPS-u. Wspomnienie zamykają dwie kobiety, Weronika Merecka, znakomita nauczycielka, patriotka i opozycjonistka oraz nestorka suwalskich medyków, Henryka Siemaszko-Wilczewska, która życie zawodowe rozpoczęła jako nauczycielka w wiejskiej szkole, skąd po ukończeniu Akademii Medycznej przez ponad 35 lat realizowała się jako chirurg.